chciałam poznać szefa tego biznesu, Barry Druid Barlowa. On i jego partner Tony założyli brytyjskie centrum surrogacji, korzystając z braku ograniczeń prawnych w Stanach. Dlaczego działacie w USA? W Anglii nie można wybrać dawcy komórki jajowej i obowiązuje anonimowość. W Stanach jest zupełnie inaczej. W całym kraju są banki komórek jajowych. Możemy rekrutować dawczynie, pokazywać ich zdjęcia, pobierać opłaty. Show their profile pictures and then charge accordingly. Ludzie zgłaszają się do was, bo mogą wybrać cechy dziecka. Tak, płeć, kolor włosów, oczu, każdy element wyglądu. Jesteś Bogiem. Nie. Po prostu istnieje taka technika. Mam gęsią skórkę, możecie tworzyć ludzi. Tak. Ile trzeba zapłacić? Mniej więcej. Około 150 tysięcy. Tobie dam zniżkę. Korzystną ofertę. Barry założył tę niezwykłą firmę po tym, jak jemu i jego partnerowi wielokrotnie odmówiono adopcji dziecka. Przenieśli się do Stanów, gdzie stworzyli rodzinę. Teraz, 15 lat później, robią to samo dla innych. Moich dwóch starszych synów dzielą 4 lata, ale to bliźnięta jednojajowe. Kiedy ich komórka jajowa się podzieliła, jedną z nich zamroziliśmy. I zatrzymaliście. Przyznaj, że to dziwne. Może trochę. Macie bliźniaki, których dzielą 4 lata, bo jednego zamroziliście. Mogę to zrobić, więc dlaczego nie? Jasne. Ustalmy, jakie dziecko byłoby dla ciebie idealne. Dobrze, pokaż mi. Do roboty.